Witam Was, kochani, w nowej serii na moim kanale. Pewnie zastanawiacie się, co tutaj robię. Zanim przejdziemy dalej, opowiem Wam, co to za nowa seria. Seria będzie nazywała się Kącik Żurka i będę ogłaszać tutaj zmiany dotyczące mojego uniwersum, mojego kanału. Czasami też będą się w takiej formie pojawiały jakieś ciekawostki, na pewno po ostatnim odcinku Cienia Krwi. Takie się pojawią ciekawostki i jakieś dyskusje związane z dramami. Więc przejdźmy do pierwszej rzeczy, którą chciałabym ogłosić, czyli zmiany w kanale. Na pewno będzie pojawiało się teraz więcej animacji i filmów z mojego uniwersum. Myślę, że większości osób się to spodoba. Ja sama nawet wolę Wam opowiadać moje historie, a nie robić bity. Sprawiają one mi po prostu takiej frajdy jak animacje i filmy z mojego uniwersum. Oczywiście wojaki będą się dalej pojawiały, tylko do kontentu dodam więcej mojego uniwersum. Oni naprawdę przepraszam za mój głos. Jakoś na live'ach zupełnie inaczej mówię, bardziej śmiało, więc musicie to przetrwać. Teraz przejdziemy do drugiej sprawy, czyli Cieniak. Bardzo Was przepraszam za ten mały incydent. Na czym my tu skończyliśmy? A, no tak, Cień Krwi. Proszę nie pytajcie mnie się cały czas, kiedy Cień Krwi, odcinek 6. To jest tak, jakbyście pytali Skalmara o nowy film. Mnie to tak wkurza i odbiera motywację. Naprawdę proszę. Ja rozumiem, że ja siedzę na tym YouTubie 24/7, ale to jest aż 8 minut animacji i bardzo długo mi to zajmuje. Chciałabym też powiedzieć, że to nie jedyna informacja dotycząca Cienia Krwi, bo tak kiedyś już mówiłam o drugim sezonie, no i wiadomo co powiedziałam, że go nie będzie, ale obecnie jest taka możliwość. Jak skończę 6 odcinek, to pomyślę o drugim sezonie i mam już na niego kilka pomysłów i jeśli starczy mi na to siły i chęci, to jakiś z tych pomysłów wykorzystam. Jeśli chodzi o drugi sezon, to tyle, co mogę Wam na razie powiedzieć, bo sama za wiele na razie nie wiem. Na pewno pojawi się kolejny odcinek Kącika Żurka właśnie o tym drugim sezonie Cienia Krwi, więc wyczekujcie. Jeszcze na koniec informacje o tym serialu Za Głosem Serca, który niedawno zapowiedziałam. Nie wiem, co z nim. Zapewne powstanie, choć mam małe wątpliwości, że będzie to serial, a nie długi film. Jeden, bo mam za mało pomysłów na serial, a no w każdym razie film zajmie mi o wiele dłużej. Pewnie trwałby z 20 minut albo coś około. Ale o tym jeszcze sobie pogadamy innym razem. To tyle, co chciałam powiedzieć w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało i się nie nudziliście. Was tym może trochę ucieszyłam. Dajcie znać w komentarzu, co o tej nowej serii sądzicie. No i ja się z Wami już żegnam.